rozmawiała, a przecież w ostatnich tygodniach wychodziła z siebie, by przekonać nas, że ma brexitowy kręgosłup. Takie wspomnienia z pewnością jej się nie spodobają, a w czasie, gdy wygląda coraz bardziej na to, że pożegnamy się ze wspólnym rynkiem, podobne nagrania będą z pewnością amunicją dla krytyków pani premier. Taśmy nie zatrzęsły rządem, to jednak za mały kaliber, ale z pewnością premier May określałaby się bez nich, bo i taśmy, i zamieszanie wokół Heathrow to tylko kolejne dowody, że w brexitowej podróży, w jaką wyruszają Brytyjczycy, lepiej zapiąć pasy, bo trzęsło będzie przez lata. Z Londynu Adam Dąbrowski. Czy mówimy o 6 czerwca 2020? Autopromocja. Tak, to było. Dołącz do nas facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Z komisji, to znaczy Polskie Radio 24. Większość z nas rezygnuje z podróżowania, bo obawia się niebezpieczeństw i wysokich kosztów. A wystarczy wstać z kanapy. Podróże 24. Świat po ludzku. W tej audycji dowiedziemy, że aby podróżować nie trzeba mieć dużych pieniędzy, a wystarczy mieć marzenia. Pokażemy świat po ludzku. Różnorodny, otwarty i przyjazny. Zapraszam w sobotę o 23.10. Paulina Kozioł. Mam syna, który cieszy się oglądaniem przed Panem Bogiem i wspiera nas, szczególnie nasz naród. Jest to godzina 4. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Ewa Borowiec, zapraszam. Komisja Zgromadzenia Ogólnego ONZ opowiedziała się za podjęciem negocjacji w sprawie całkowitego zakazu broni jądrowej. Rezolucja w tej sprawie została podjęta w Nowym Jorku. Wśród krajów, które głosowały przeciwko rezolucji, były państwa posiadające broń jądrową, m.in. USA, Francja, Wielka Brytania i Izrael, co, jak podkreśla agencja France Press, źle wróży dla powodzenia inicjatywy. Rozmowy w sprawie całkowitego zakazania broni jądrowej miałyby się rozpocząć w przyszłym roku. Ustalono nawet pierwsze terminy dwóch sesji w Nowym Jorku, to 27 do 31 marca i 15 czerwca do 7 lipca. Rezolucje, której inicjatorami są Austria, Brazylia, Irlandia, Meksyk, Nigeria i RPA, musi jeszcze zaakceptować Zgromadzenie Ogólne ONZ. Zwolennicy tej inicjatywy uważają, że może ona ożywić znajdujące się od dawna w impasie wysiłki rozbrojeniowe. W trzecim kwartale Polacy zastrzegli rekordowo dużo dokumentów tożsamości. Do systemu Dokumenty Zastrzeżone trafiło ponad 39 tysięcy dowodów osobistych, paszportów i praw jazdy. W tym czasie na podstawie skradzionych dokumentów doszło do ponad 1500 prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę prawie 65 milionów złotych. Koordynator kampanii informacyjnej systemu Dokumenty Zastrzeżone, Grzegorz Kondek, podkreśla, że liczba zastrzeżonych dokumentów co roku rośnie. W trzecim kwartale pojawił się dodatkowy czynnik, który mógł skłonić wiele osób do zgłoszenia kradzieży lub zgubienia dowodu. Grzegorz Kondek dodaje, że wykorzystując sprawdzone dokumenty w ostatnich latach, oszuści próbowali wyłudzić 60-70 milionów złotych kwartalnie. Bardzo dużo zdarzają się próby wyłudzenia w tej pulsji 300 złotych na dwóch pozostałych tych wyłudzanych filmów, a zdarzają się próby wyłudzenia na wiele milionów złotych i to właśnie w sytuacji takich, które powód osobisty czy paszport tego dokumentu tożsamości był początkiem całej serii fałszerstw doprowadzających do tego, że próbowano się wyłudzenia na bardzo duże kwoty. Kwota największej udaremnionej próby wyłudzenia kredytu w trzecim kwartale wyniosła ponad 6 milionów złotych. Już 14 rok z rządu młodzi radomianie sprzątali tuż przed rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Przed nami pierwszy temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana ministra Mariusza Błaszczaka, ministra spraw wewnętrznych i administracji. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam.
Panie ministrze, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło kampanię Czad i Ogień, obudź, czujność. Tak, rzeczywiście, to jest sprawa bardzo poważna. Otóż od 1 września 2015 roku do końca marca tego roku, a więc w okresie grzewczym, bo tak się przyjmuje, ten okres odnotowaliśmy 2229 przypadków osób, które uległy podtruciu tlenkiem węgla, trafiły do szpitala, no i niestety 50 osób zmarło. Od 1 września tego roku już do dni, to są dane sprzed dwóch dni, a więc 25 października, podtruciu uległo 169 osób, jedna osoba zmarła, a więc chodzi o bardzo poważną sprawę dotyczącą tych osób, które mieszkają w mieszkaniach, w których są piecyki gazowe służące do ogrzewania wody. No i niestety zdarza się tak, że te piecyki nie są sprawne i przy braku odpowiedniej wentylacji mieszkania może to doprowadzić do tragedii. Dlatego wprowadziliśmy kampanię społeczną pokazującą, że jest to poważny problem, zachęcającą do tego, żeby każdy z nas, kto mieszka w takim mieszkaniu, po pierwsze zadbał o sprawność techniczną piecyka, po drugie zadbał o to, żeby mieszkanie było, miało odpowiednią wentylację, no i po trzecie, żeby zauważył, że przed najgorszym uchronić może czujnik, takie małe urządzenie, które odzywa się wtedy, kiedy emitowany jest tlenek węgla powszechnie zwany czad. Panie ministrze, to ważne zagadnienie dotyczące bezpieczeństwa, zatem chcemy w sposób szczególny uczulić siebie nawzajem w sąsiedztwach na to ogromne zagrożenie, jakim jest czad, no i ofiary, które każdego roku rzeczywiście no, padają z takiej no, z braku czujności. Rzeczywiście, można temu zaradzić. Zachęcam do tego, żeby zwrócić uwagę na takie zagrożenie, żeby porozmawiać z sąsiadami, żeby są prowadzone takie akcje profilaktyczne również przez Straż Pożarną, przez Państwową Straż Pożarną, żeby porozmawiać z dzielnicowym, żeby zwrócić uwagę na takie zagrożenie, bo ono jest zagrożeniem realnym. Ja zresztą dwa dni temu przeprowadziłem odprawę z komendantami wojewódzkimi Państwowej Straży Pożarnej i zobowiązałem ich do szczególnej dbałości i kontroli działań związanych właśnie z tego rodzaju interwencjami, a więc do wdrożenia tej kampanii społecznej. Ona jest prowadzona również wśród młodzieży, bo to przecież łatwo dotrzeć z takim przesłaniem do młodych ludzi. Oni następnie powiedzą o tym swoim rodzicom, swoim dziadkom, bo z reguły tego rodzaju urządzenia są jednak w tym budownictwie starym, gdzie mieszkają seniorzy, a więc żeby uwrażliwić wszystkich na to, tym bardziej, że jakie przeprowadziliśmy, wynika, że ludzie nie mają świadomości tego, że czad jest groźny. Uważają, że mogą wyczuć po zapachu lub dymie czad. To nieprawda. Nie, to jest bezwonny, bezdymny gaz, który powoduje przy braku odpowiedniej wentylacji najgorsze konsekwencje. Także w związku z tym poprosiłem również Radio Maryja o to, żeby włączyło się do tej kampanii, za co serdecznie dziękuję Bóg zapłać, żeby właśnie uczulić, uwrażliwić wszystkich tych, którzy posiadają takie urządzenia w domu, którzy się ogrzewają w ten sposób, uwrażliwić przed bardzo niepokojącymi konsekwencjami, nawet tragicznymi konsekwencjami zaniedbań w tej sprawie. Już 3 listopada, panie ministrze, rozmowy niedokończone w Radiu Maryja będą poświęcone temu zagrożeniu. Będzie przedstawiciel Straży Pożarnej, będzie także przedstawiciel środowiska kominiarzy, więc mam nadzieję, że będziemy także siebie nawzajem uwrażliwiać. Panie ministrze, bezpieczeństwo Polaków to także przywracane posterunki policji w dniu wczorajszym, między innymi Wielkopolska. Rzeczywiście w dniu wczorajszym razem z panią premier Beatą Szydło
przywróciliśmy do życia sześć posterunków policji w małych miejscowościach. To właśnie w tych małych miejscowościach były likwidowane posterunki policji przez rząd koalicji PO-PSL. Likwidowali w ten sposób Polskę lokalną. Wczoraj byliśmy w Godziszewie Wielkim. To jest mała miejscowość położona na południe od Kaliszowa, województwie wielkopolskim. I tam symbolicznie otworzyliśmy również likwidowane w ciągu ostatnich lat posterunki w Lubaszu, w Bizanowie, w Skowie, w Nowym Mieście nad Wartą i Drasku. Chodzi o bezpieczeństwo. Chodzi o to, żeby każdy z nas, kto zauważy niepokojące zjawiska, mógł przejść na posterunek policji, mógł porozmawiać, mógł uchronić siebie i innych przed zagrożeniem. Ja w rozmowie z komendantami podczas obrad z komendantami policji zobowiązałem komendantów do tego, żeby wydali polecenia swoim podwładnym, żeby żadna z takich spraw nie została zignorowana, żeby zawsze podejmować interwencje, bo z pozoru drobne rzeczy, jeżeli brakuje reakcji policji w tych sprawach, mogą przerodzić się bardzo poważne problemy. To jest taka zasada, która sprawdziła się w Nowym Jorku. Kiedyś burmistrz Giuliani i szef policji Bratton, oni wprowadzili tą zasadę zero tolerancji. Ja też, idąc tym śladem, zobowiązałem komendantów do wprowadzenia zasady zero tolerancji. Zawsze trzeba zareagować. Dzięki przywróceniu posterunków policji, a to jest cały proces przywracania tych posterunków, one są przywracane na zasadzie konsultacji społecznych, rozmów z samorządami terytorialnymi, z organizacjami pozarządowymi, ze zwykłymi ludźmi. Przywracamy posterunki, w których pracują przede wszystkim dzielni prawdą, a więc funkcjonariusze polskiej policji odpowiedzialni za te pierwsze kontakty z ludźmi. Zresztą to kolejna zmiana, którą wprowadziłem w policji, polega na tym, że dzielnicowi zostali odciążeni od spraw administracyjnych. Oni koncentrują swoją uwagę na właśnie reakcji w sytuacji, w której otrzymują informacje ze strony ludzi o zagrożeniu, nawet o potencjalnym zagrożeniu. Panie ministrze, kolejny temat dziś mija termin, jaki Komisja Europejska dała polskim władzom na wdrożenie zaleceń dotyczących rozwiązania tak zwanego kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Pytanie pierwsze, czy ten sztandarowy serial Platformy Obywatelskiej i opozycji kiedyś się skończy? Pewnie się nie skończy, dlatego że opozycja PO, PSL, Nowoczesna, oni nie mają żadnych pozytywnych propozycji, nie mają programu, a więc koncentrują swoją uwagę na negowanie wszystkiego, co przeprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości, a przeprowadziliśmy kilka bardzo ważnych projektów, 100 500 zł plus, a więc projekt, który ma charakter demograficzny, który wzmacnia polskie rodziny, rodziny wielodzietne, który wyrwał z biedy bardzo wiele właśnie rodzin borykających się z potrzebami. Przygotowywany, wprowadzany już jest projekt Mieszkanie Plus, a więc mieszkanie dla młodych rodzin, dla ludzi, którzy postanowili usamodzielnić się i bardzo dobrze, żeby dać im szansę. Nad głową podwyższyliśmy najniższą emeryturę, podwyższyliśmy płacę minimalną, a więc przeprowadziliśmy. Czyli na tym etapie Imperium Sowieckiego jak najbardziej, nie tylko można byłoby mówić o prawdzie, ale jak najbardziej oni w tę prawdę wierzyli, bo cała ta ideologia była na prawdzie tej absolutnej oparta o prawdzie klasowej. Dzisiaj gdy zanikła ta cała podbudowa ideologiczna, gdy tak naprawdę Kremlowi chodzi o już kompletnie nagą władzę, nie ma czegoś takiego jak prawda i chodzi o to, żeby wojna informacyjna polegała na tym zaciemnianiu.
Znaczy dobrym, przepraszam, jeszcze może tylko przykład. Dobrym przykładem jest sprawa Boeinga malezyjskiego, to znaczy ilość rozpowszechnianych, sprzecznych ze sobą nawzajem historii, które były na ten temat podawane właściwie z podobnych źródeł. To znaczy, nam miało być, co to miało być, zestrzelone przez Ukraińców, przez ukraiński myśliwiec. Ewentualnie była teza, że potem się pojawiło, że to jednak Putin miał lecieć tym podobno i że to wzięli ten samolot za samolot Putina i miał być zestrzelony Putin, a został zestrzelony Boeing malezyjskich linii lotniczych z Holendrami na pokładzie głównie. A potem pojawiła się nawet taka historia w internecie, że to był samolot wypełniony od razu trupami. Specjalnie po to, żeby go zestrzelili i to w internecie powtarzało, że ten samolot z tymi trupami właśnie został. I to zupełnie było obojętne, która idea jest bardziej absurdalna od której, ponieważ to powodowało, że tak jak pan przed chwilą powiedział, to była ta realna, prawdziwa wersja, była tylko jedną z bardzo wielu wersji. No każdy może mieć swoją prawdę, jak to dziś mówimy. W związku z tym, no proszę, każdy sobie wybierał. My jesteśmy wychowani w logice dwuwartościowej. Albo prawda, albo fałsz. I proszę zobaczyć, jak głupim, że tak powiem, jest to stwierdzenie, że prawda leży po środku. No nie, prawda leży tam, gdzie jest prawda. Albo jest prawda, albo fałsz. I te techniki manipulacyjne właśnie to są te, właśnie polegają na tym, że no właśnie gdzieś po środku. I zobaczmy, że niestety, ale technologia newsa bardzo sprzyja tego rodzaju manipulacjom, bo my na siłę... Co masz na myśli, mówiąc technologia newsa? No, że zbijamy dwie prawdy. Zobaczmy programy informacyjne. Nasz obiektywizm polega właśnie na takiej technologii, że zbijamy dwie prawdy i dziennikarz mówi, a mnie nie interesuje, gdzie jest prawda, tylko jedno jest stanowisko A, jest stanowisko B, puszczamy potem setki, ci ludzie jakby wchodzą w dyskusję, stanowiska wchodzą w dyskusję pomiędzy sobą, no i gdzieś prawda leży po środku, czyli nigdzie widz, który to ogląda, nie wie, gdzie ta prawda leży i to jest najgorsze, że dziennikarze się na tego typu metodologię godzą, bo poprzez tę metodologię sami zafałszowują obraz rzeczywistości, bo jeśli nieprawda, to fałsz. Rosjanie z tego też potrafią korzystać. No, są mistrzami. Tutaj Agnieszko, wspomniałaś o tych informacjach, które po zestrzeleniu malezyjskiego Boeinga można było znaleźć w internecie. Być może od tego powinniśmy zacząć, ale teraz zadam to pytanie, czy właściwie to jest moja prośba o wyjaśnienie naszym słuchaczom, jakie są instrumenty technologiczne takiej wojny informacyjnej, bo prawdopodobnie większość osób myśli o oficjalnych mediach, o telewizjach, o gazetach, to jest jasne, ale przecież to nie jest tylko to. Tutaj media społecznościowe i internet odgrywają gigantyczną rolę i to ogromną rolę, zwłaszcza w tym generowaniu tego szumu informacyjnego. Mówi się o tym, że są całe, no jeśli nie tysiące, to przynajmniej setki stron, które niby podają nieoficjalne, wyciągnięte skądś z kręgów władzy rosyjskiej informacje, a w rzeczywistości to są informacje generowane tak naprawdę przez państwowy aparat dezinformacji rosyjskiej. Tak, i to jest